przed nami kolejny wieczór z Jerzym Hoffmanem i jego gośćmi. A dziś gośćmi Jerzego Hoffmana są Daniel Olbrychski oraz Marcin Kot-Bastkowski. Witamy serdecznie. Zapraszamy, zajmijcie proszę miejsca. A ponieważ jak zawsze, szanowni państwo, Kino Kultura i wieczory organizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, to pozwólcie, że znowu skorzystam z tej okazji, by zaprosić prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Jacka Bromskiego, dziękując za gościnę i za zorganizowanie tych pokazów. Jacek Bromski. Dobry wieczór państwu. Jak zawsze się bardzo cieszę, jak widzę pełną salę w kinie, tym bardziej na tych naszych monograficznych spotkaniach. Poprzednim bohaterem był Roman Polański, też kino pękało w szwach. Dziś od poniedziałku Jerzy Hoffman, mistrz i mój mistrz, wspaniały, pokazuje państwu swoje filmy. A ja dzisiaj mam taką niespodziankę. Otóż podczas ostatniego pobytu w Chinach poszedłem do specjalnego sklepu, gdzie wybierałem różne nowe filmy i co znalazłem? 1920, Bitwa Warszawska, chińska kopia piracka. Oddaję ci to w prezencie i muszę ci powiedzieć, że chińscy reżyserzy, jak zrobią jakiś film i ten film nie zostaje spiratowany, to się wstydzą kolegom na oczy pokazać. Znaczy, że nie ma sukcesu. Także gratuluję sukcesu w Chinach. Jacku, skoro dostałem od ciebie prezent, to ja ci się zrewanżuję, ale to nie jest prezent. To jest nasz, bo tutaj mówię w imieniu jak na razie prawie 200 ludzi, protest przeciwko temu, abyś po prostu przestał być prezesem naszego stowarzyszenia. Podtrzymuję protest. I tyle. Niełatwo jest znieść presję, jeśli bliscy koledzy robią ci świństwo. Ale pamiętaj jedno, że samobójstwo jest tchórzostwem, więc ty się trzymaj, bo masz za sobą naprawdę nie jednego i nie jedną, a my po prostu chcemy, aby nasze stowarzyszenie było stowarzyszeniem nie ludzi rwących się do żłobu, a po prostu członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich, jak ja, jeden z żyjących jeszcze członków założycieli i były wiceprezes tego stowarzyszenia, tworzyliśmy. Masz tu. Brawo. Protest. Brawo. Bardzo, bardzo dziękuję. To bardzo, bardzo jest przyjemne dla mnie, ale sytuacja jest dość skomplikowana, także. Kochany, nie ma rzeczy prostych. Tak, no tak. Dobra, dzięki. Trzymaj się. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, my się spotykamy dzisiaj w związku z filmem, który jest, krótko mówiąc, arcydziełem. I to wszystko, co na temat tego filmu Potop można powiedzieć. Potop, 1974 rok, czyli tak naprawdę 50 lat. To w tym roku mija 50 lat od momentu, kiedy ten film mogli zobaczyć widzowie, pokochali go od razu. Na przestrzeni tych lat zobaczyło film 27 milionów widzów. Oficjalnie. Tak jest. Ponieważ parę, co najmniej parę milionów było odpisanych na filmy radzieckie. Dokładnie.
A teraz spotykamy się w Kinie Kultura i znowu sala jest prawie pełna, co jest dowodem na to, że nie dość, że ten film widzieli, to oglądają go po raz kolejny. Ale tak jest z wieloma filmami, jak wiemy, Jerzego Hoffmana, że nie ogląda się je tylko raz, ogląda się je kilka razy i wciąż się je ogląda. Jutro będziemy o kolejnym takim filmie mówić. Potop Redivivus, bo tę wersję zobaczymy dzisiaj, to z kolei 10 lat od momentu, kiedy dokonało się to świętokradztwo. Jak wielu widzów, którzy wtedy usłyszeli, że oto potop będzie skracany, przemontowywany, wśród tych, którzy byli absolutnie oburzeni, a było ich wielu, był mój mąż osobisty, który powiedział, że on nie będzie obecny tutaj, nie będzie oglądać Potop Redivivus, bo to jest świętokradztwo, żeby robić taki zamach na arcydzieło. Ja mówię, no cóż, ale tego zamachu dokonał sam autor. Jerzy, dlaczego dokonałeś tego zamachu? Proszę Państwa, wiele lat temu z nieżyjącym operatorem Jerzym Gościkiem siedzieliśmy w Starych Juchach, czekając na przyjście gospodarza domu, a przed telewizorem siedział 9- czy 10-letni chłopak, który oglądał jakiś film. I nagle słyszymy, jak on mówi, a teraz będzie to, a teraz nastąpi to, a teraz będzie tak, że... Jurek pyta, co ty, widziałeś ten film? On mówi, nie. To skąd wiesz? A, bo ja już takich filmów widziałem kilkadziesiąt. Chodziło o jakiś... To był jakiś amerykański film dotyczący... Film akcji. I wtedy... Zrozumiałem, że stało się coś niezwykłego, że wyrosło pokolenie, że tu rośnie pokolenie, które inaczej już odbiera, szybciej kojarzy, ponieważ nastąpiły na naszych oczach dwie największe rewolucje. Rewolucja seksualna i rewolucja medialna. Ludzie po prostu, to pokolenie szybciej kojarzy. Nie trzeba mu tłumaczyć od A do Z dlaczego, bo samo przez się po prostu tak rozumieją, że dla przykładu. Jest scena strzelania do portretów i następna scena u nas po Kuligu i tak dalej. Jest scena, kiedy przychodzą do Oleńki i mówią o tym, co się stało. Ale przecież, jeżeli usuniemy tę scenę, to okaże się, że i tak. Skąd ona się dowiedziała? O, dowiedziała się, no bo wszyscy o tym mówią, no przecież to zrozumiałe. I tego typu scen w filmie okazało się dość sporo. Natomiast gorzej było ze skrótami w ramach scen, ponieważ w tamtym czasie, kiedy były dwa rodzaje pieniądza, rzeczy, które osiągalne za złotówki, mogliśmy dostać tysiące statystów, uszyć tysiące kostiumów. Zamek mógł nam zrobić kilkadziesiąt armat, setki muszkietów. To było za złotówki. Garze aktorów oczywiście, ale taśma i obiektywy były za dewizy.
Dlatego współczynnik taśmy był 1:4 przy dzieciach, 1:6, a przy udziale zwierząt 1:7 czy coś w tym rodzaju. Dlatego staraliśmy się, żeby jakieś zwierzę zawsze było w kadrze. Się przewijało daleko, żeby mieć ten współczynnik, no bo inaczej to było... No nie było cyfry. No, nie było... Teraz młodzi robią 20 dubli. Możesz sobie wyobrazić. Mogę, dlatego tak kręcą na świecie, ponieważ taśma wszędzie zawsze była najtańsza, a najdroższa była praca ludzka. U nas było na odwrót. W związku z powyższym robiło się tak zwany montaż wewnątrzkadrowy, czyli długie ujęcia, jazdy kamery. Aktorzy próbowali czasami dzień, dwa, na trzeci dopiero i jedno ujęcie mogło mieć ponad, niekiedy nawet ponad 200 metrów, 2 sekundy metr, no to 400 sekund. Około 4 minut. Proszę? Około 4 minut najdalej. No, jedno ujęcie. I teraz... Oczywiście, to dawało aktorowi możliwość rozegrania sceny, stworzenia plastycznej mizansceny, ale potem ciąć to i zmontować w środku, no to na to trzeba być, na to trzeba mieć kocie oko. Wiesz, to właśnie tego dokonał. Pamiętacie, była taka... Dziewczyna o kocim spojrzeniu, Marta była ta reklama chyba o kocimia, tak? No to mamy tu kota Baskowskiego i takie kocie jego spojrzenie pozwoliło dokonywać tam cięć, gdzie naszym zdaniem akcja zwalniała zbytnio tempo. Ja zaraz... Mam pytanie tylko jedno. Kto z Państwa widział Potop Redivivus? A kto nie widział? No, widzisz, ogromna większość. Jeżeli ten film nie zawiedzie tych, co nie widzieli, jeśli po tym filmie zechce jeszcze wypić ze mną kieliszek wódki profesor Torbicki, który odstał swoje w kolejce, żeby zobaczyć film w czasie... Nie, bo to nie są żarty, tak, bo schodzili specjalnie. No może opowie sam, jak to było. Dajcie proszę mikrofon, bo to rzeczywiście jest zabawna historia, co się wydarzyło, kiedy w 1974 roku 21-letni Adam Torbicki chciał zobaczyć Potop, premierowy pokaz. Nie jestem pewien, czy to Państwa interesuje, ale... Krótko. Ale skoro już zostałem wywołany, to powiem. Ja wtedy chodziłem dużo po górach i myśmy szli w Tatrach od schroniska na Chochołowskiej aż na Słowację. No ale ponieważ było wiadomo, że w Zakopanem pojawi się Potop, to zeszliśmy na dół, nocowali w jakiejś stodole i rano o 6:00 zameldowaliśmy się pod kinem, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że wtedy kolejki na takie wydarzenia były ogromne. No, ale udało nam się to zobaczyć i no, to było wrażenie niesamowite, dlatego po tych 50 latach rzeczywiście z bardzo dużą tremą będę oglądał tę wersję skróconą, bo dla mnie każdy moment w tym filmie, każda minuta, każda sekunda jest... Po prostu droga, to jest dzieło kompletne, więc Jerzy, nie wiem, jak się z tym zmierzyłeś. Dam ci recenzję uczciwą, jak to obejrzę. Na to możesz. Jakby nie było, żebyście Państwo wiedzieli, że jak gdyby w rekompensacie za obejrzenie filmu profesor Torbicki otoczył mnie taką opieką, że dożyłem 92 lat. W to dobrze, to jak ten mikrofon jest tutaj, to ja jeszcze powiem, że... Lepiej. Że ja byłem na pierwszym roku reżyserii w Łodzi
I też poszliśmy z kolegami do kina Kijów, żeby dostać bilet na jeden z pierwszych seansów. Niestety zostały tylko bilety w pierwszym rzędzie. I ja siedziałem w tym kinie Kijów i tak, panorama. Tak film oglądałem. A ciekawa jestem, czy jest ktoś, kto w ogóle jeszcze nie widział całego filmu Potop. No, bo to już by było dla mnie absolutnie szokujące. Zanim, Marcinie, zapytam ciebie o tę odwagę, jaką musiałeś w sobie znaleźć, żeby podjąć się tego, zasiąść za stołem montażowym, moment, to Danielu, bardzo cię proszę, bo wydaje się, że no, dla ciebie też to musiało być informacja, właśnie jaka? Czy szokująca, tak jak dla wielu widzów, kiedy dowiedziałeś się, że będzie skracany Potop? Ja obejrzałem ten skrócony Ready Vivus razem z Jurkiem. Otwierał, oczywiście poza konkursem, któryś festiwal w Gdyni. To było 2015, tak? Tak. I po pierwsze, ja nie pamiętam w swoim życiu długim aktorskim takiej reakcji na wszystko, co się na ekranie działo. Ludzie się śmieli, co chwila bili brawo, a to za jakąś kwestię, a to za jakiś efektowny, na przykład pojedynek, który ułożył Waldek Wilhelm, nieżyjący, mój Tadeuszem Łomickim. I ja odniosłem wtedy wrażenie, że mi się to lepiej oglądało na raz niż tą dłuższą wersję. I właściwie nie żałowałem, nie zauważyłem, żeby czegoś żałować. No może jednej tylko rzeczy, jak w momencie kładę konia, bo zobaczyłem, że Tatarzy, którzy tam służyli w Skawpułku, niedaleko Kijowa, umieli kłaść konie. I powiedziałem do Jurka, i to cudowny mój przyjaciel, mówi, a potrafisz tak zrobić? A mówię, no jak mi dadzą konia, który to umie, no to tak zrobię. No to ty na tym koniu pojedziesz z dwoma Tatarami i będziesz oglądał, co się tam dzieje. U Sienkiewicza tego nie było. Ale z Jurkiem było cudownie, bo on rzeczywiście wychodził naprzeciw takim pomysłom. I tam rzeczywiście i Tatarzy, i ja kładziemy konie z siodła i potem patrzymy za tych koni. I potem okrakiem ja stawałem nad tym koniem i koń się ze mną podnosił i wracałem i krzyczałem drugiego konia, bo już do bitwy jechałem na innym. I tego momentu, że koń się podnosi ze mną, nie było. Ale to drobiazg. No ale on wciąż jest ten moment w wersji oryginalnej, nazwijmy ją tak, w pierwszej wersji. Ale ja już w tej chwili i mój wnuk, niestety dziś nie mógł tu przyjść ze swoją dziewczyną, bo ma zajęcia, uczy szermierki historycznej, bo jest mistrzem świata w szermierce prawdziwej, na prawdziwe szable i dwuręczne miecze. Nie mógł. Brawo. Nie mógł. Bo ma trening, on z tego żyje, mimo że jest doktorem nauk historycznych, to żyje z tego, że uczy młodzież władać prawdziwą szablą, a również brał lekcje od Waldka Wilhelma, jak był jeszcze dzieckiem. Bardzo żałuję, że dziś nie mógł tu być z nami. No to tyle. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, miałem nieprawdopodobne szczęście w życiu. I tu siedzący należy obok mnie, należy do tych najważniejszych ludzi, którzy przyniosły mi niebywałą jako człowiekowi, aktorowi szczęście. Najpierw Andrzej Wajda, który w wieku 19 lat powierzył mi rolę Rafała Olbromskiego, a potem Jurek z zamiarami kręcenia trylogii, ale zaczął od tej wtedy możliwej do zrobienia, czyli od tyłu, od pana Wołodyjowskiego, mówiąc mi, a kiedyś może za parę lat, bo teraz jesteś za gówniarz, mało się znamy, to może
jeszcze i potop, to Kmicic czeka na ciebie. Mm-hmm. Ja mu wtedy powiedziałem, ale nikt wtedy nie będzie chciał się zgodzić, żebym ja po zagraniu Tatara okrutnego zagrał Kmicica. On powiedział, ja chlapnę cię na czarno, będziesz mrużył oczy i nikomu to nie będzie potem przestawało. Także to spotkanie z Wajdą, z Hoffmanem, który decydując się na kręcenie trylogii, gdy był wtedy w swojej wspaniałej fizycznej formie, bo przetrzymać jako reżyser kręcenie takich gigantów, to trzeba było być w tym wieku, jaki on wtedy miał. Ja miałem akurat tyle lat, co trzeba. Uważam za najważniejsze rzeczy, jakie mi się w życiu trafiły. I potem przyszło jeszcze Ogniem i Mieczem, gdzie w końcu ówczesna żona nieżyjąca Wala znalazła, poleciła Jurkowi, żeby mnie zaangażował do starego Tuchajbeja. I w związku z tym Jurek do dziś nazywa mnie mój ty w trójcy jedyny. No, Marcinie, proszę cię, powiedz, dostałeś tę wiadomość, masz zasiąść do stołu montażowego. Jaka reakcja? Już co prawda znałeś Jerzego Hoffmana, bo pracowaliście przy Bitwie Warszawskiej. Tak, ale ja mam rozumiem powiedzieć w kontekście rewolucji medialnej, nie seksualnej. No tak, tak. Chociaż Jerzy, mówiąc o seksualnej, spojrzał na mnie, a medialnej spojrzał na was, więc o medialnej. Dobrze, więc ja oczywiście się przestraszyłem, bo podobnie, no, jak tu kalać dzieło tak naprawdę i w ogóle po co ten pomysł? Okazało się, i tutaj chciałbym wspomnieć dwie osoby, bo chciałbym wspomnieć Elę Wysocką i chciałbym wspomnieć Tadeusza Kowalskiego, profesora Tadeusza Kowalskiego, który był szefem Filmoteki Narodowej, a Ela była szefową repozytorium cyfrowego. I oni tak naprawdę stali za całą tą robotą w sensie takim produkcyjnym. Był taki pomysł, żeby przede wszystkim wypromować chyba też przy okazji Filmotekę Narodową i w ogóle możliwość odrestaurowywania filmów, żeby tym filmom w ogóle nadać nowe życie. Nie wiem, jaki był dokładnie pomysł, czy to pomysł produkcyjny, czy pomysł w ogóle tutaj medialny dla Filmoteki Narodowej. Natomiast pomysł był taki, żeby ten film spróbować skrócić. Ja wspomnę taką jedną rzecz przy okazji. Myśmy wtedy się, przy okazji już kiedy podjąłem się tego tematu i kiedy nadal się tego bałem, spotkaliśmy się w takim bardzo zacnym gronie właśnie z Filmoteką Narodową, z Jerzym Hoffmanem, też z Jerzym Wójcikiem. To było w kinie Iluzjon. Myśmy te 5,5 godziny oglądali 7 godzin, bo przecież trzeba było robić różne technologiczne przerwy. I później po 4 miesiącach, kiedy już skończyliśmy Potop Redivivus, obejrzeliśmy go jeszcze raz. Ale Jerzy Wójcik był ogromnym przeciwnikiem tego pomysłu. Nie chciał, w ogóle jak przyszedł do nas do stolika po tym obejrzeniu, po tych siedmiu godzinach, powiedział, ja nie wiem, po co wy to chcecie robić, w ogóle po co, pamiętajcie o tym ujęciu, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, co jest ważne. I później spotkaliśmy się, obejrzeliśmy ten film jeszcze raz. Ta projekcja trwała 3 godziny bez żadnych przerw. Pierwszy wstał wtedy Jerzy Wójcik i powiedział tak, ja nie wiem, co wy się tutaj wycięli, ale to zawsze tak powinno było wyglądać. Także autor zdjęć. Dodajmy. Autor zdjęć, tak. I to było niezwykłe, że to właściwie właśnie on, człowiek, który tak naprawdę pamięta wszystko swoim okiem i który nie do końca się z tym wszystkim zgadzał. To była niezwykła historia dla mnie i niezwykłe doświadczenie, bo jednocześnie no, gdzieś tam ten kamień z serca spadł. Drugi raz się bałem przy okazji właśnie tego pokazu w Gdyni, bo powiedziałem, że pan Daniel jeszcze nie widział tego filmu, a słynna była akcja jednak z tą szablą. Ja się jednak bałem trochę, żeby jednak nie być pociętym, no na szczęście się spodobało. Danielu, Daniel powiedział, że miał szczęście w życiu, bo spotkał ciebie, ale myślę, Jerzy, że trudno sobie wyobrazić to zrealizowanie twojego marzenia, jakim była ekranizacja trylogii Sienkiewicza, gdyby nie było takiej postaci, takiego aktora, takiej osoby jak Daniel Olbrychski. Trudno nam dzisiaj znaleźć, kto mógłby... Trzeba mieć fart. No właśnie.
Ja miałem farta. Miałem kolosalnego farta. Proszę sobie wyobrazić. Nagle dostajemy z Augustowa. Z Augustowa? Gdzie tak. Z Augustowa list. Właściwie pisze do nas kierownik produkcji, kierownik Jurek Laskowski. Jurek Laskowski, tak zwany wujo, niestety też już nie żyjący. Mówi, słuchaj, wspaniale tu jest, mówi, wspaniale, ale nudno, Jezus, jak nudno. Przyjedźcie z walką, może się coś zacznie dziać. A kręciliśmy film pod tytułem... Sekundę. Kręcili film pod tytułem Ranny w lesie. No my co, jedziemy walka? Jedziemy. Augustów. Piękna pogoda. Lato, trzeba pojechać. Idę na pocztę. Trzeba zawiadomić o przyjeździe. Podchodzę do okienka, proszę telegram. Piszę telegram. Augustów. Ekipa filmu Ranny w dupę, przyjeżdżamy, Walentyna, Jurek. Panienka mówi, nie mogę przyjąć tego telegramu, ja tego nie przyjmę. Dlaczego? Bo tu jest niecenzuralne słowo. Nie mówię, no ale co ja mogę zrobić? Tak się film nazywa. W ten sposób taki telegram poszedł do ekipy. Oczywiście reżyser się obraził. I w zasadzie w czasie całego naszego pobytu... Janusz na sweter. Tak, w ogóle go nie było. Gdzieś jakiś zbierał grzyby czy coś, po lesie chodził. Ale przyjechaliśmy. Okazało się, że taki jest albinos tam jeden, taki rudawy, który jak siedliśmy do stołu, starsza gwardia, to on dość dziarsko tego sobie poczynał. Tam wiesz, nawet... Ani pierwszy raz w życiu piłem wódkę. Tak. I sprawdził się. Potem zobaczyliśmy go w kilku epizodach. Pobyliśmy tam niedługo i wróciliśmy do Warszawy. Minął niedługi okres czasu. Przychodzi do nas Andrzej Wajda. Ja mówię tak, słuchajcie, mam problem ogromny. Mam problem, bo chciałem, żeby moi bohaterowie Popiołów byli bardzo młodzi, ale ja nie mogę znaleźć aktora na rolę Rafała Olbromskiego, nie mylić z Olbryskim. A walka mówi tak, a... W szkołach. Byłeś, oglądał, mówi, wszystkich, mówi, we wszystkich. A na pierwszym roku, tak czy byłeś, a mówi, co może być na pierwszym roku? A na pierwszym roku jest taki Daniel Olbryski, że zobacz. I tak to był początek. A ona była zresztą czarodziejką, to my we dwójkę o tym wiemy absolutnie. Najlepszy casting, tak to była. Tak się mówi w tej chwili, osoba, która obsadza. I to był początek, a Ogniem i Mieczem i rola starego Ktuchajbeja to też był, ona wymyśliła. To była też końcówka. Oczywiście, nie będę wam mówił, jakaś intera wybuchła, kiedy się dowiedziano, że Daniel ma zagrać Micica. Proszę państwa, nasi dość znani krytycy, dwóch Życia Warszawy i wtedy bardzo poczytnej gazety. Ekspres. I prawda. Ekspres Wieczorny. Rozpętali nagonkę, czyli nagankę, czyli trudno to w ogóle określić. I on zaczęły napływać nie setki, tysiące listów. Rudy, garbaty,
niezdolny Żyd. Było, że Żyd pedał. Też. Żyd, pedał, było wszystko. Było? No było, no. Wajda Hanuskiewicz, jak mo... Słuchajcie, on się zaczął załamywać. Gdzie jest tutaj Jacek? Słyszysz, Jacku? I wytrzymał. Bierz przykład z Kmicica. Rozumiem. Staraliśmy się, aby te listy nie do niego, ale częściowo docierały. Nienawiść docierała. I cóż z tego, nienawiść, że jeden z tych dżentelmenów potem po premierze przeprosił. Wiesz, to można powiedzieć tak. Ja cię zamorduję, a potem nad grobem przepraszam, tak. Przepraszam, że cię zabiłem. W każdym razie pod kolosalną presją. Pod kolosalną presją. On zaczął to kino. No, po drodze mieliśmy niemałą ilość przygód, bo chciano nam kino zamknąć, że materiał zły. Jeden z najwybitniejszych reżyserów polskich obejrzał materiał, powiedział, że tylko dzięki temu, że już były wydane ponad 40 milionów złotych, nikt się nie odważył na Krakowskim zamknąć tego filmu. No a potem, jak wiadomo, zwycięstwo ma zawsze wielu ojców, a klęska jest sierota. No, ale w tym wypadku. Film został nominowany do Oscara wśród 5 najlepszych nieangielskojęzycznych filmów w połowie lat 70. Przegrał, trudno było wygrać, z Armakordem Fryderyka Felliniego. Był nominowany historyczny film z kraju, ogólnie w świecie nie tak znanego, tym bardziej historia tego kraju, został oceniony jako po prostu arcydzieło kinowe. Tak, i to film, który jest filmem, on był wtedy tam podziwiany rzeczywiście przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej jako właśnie to, co powiedziałeś, Danielu, kino historyczne, ale jednocześnie z tymi scenami ogromnymi, batalistycznymi, panoramicznymi. To było coś, co było absolutnie podziwiane i sprawiło, że rzeczywiście film był nominowany. Od jednego z członków Akademii, wielkiego artysty hollywoodzkiego Kirka Douglasa, dostałem w tymże Hollywood kowbojskie siodło, na którym jeżdżę. Ale obsada aktorska była w ogóle jeżdżąca. Muszę ci wam coś powiedzieć. Tak, no. Złośliwiec i ironista Gustaw Holubek tak powiedział o Tadeuszu. Wiecie, Łomnicki dopiero w połowie filmu zorientował się, że to nie on gra tu główną rolę. Pamiętam. Ale skoro wspomniałeś Gustawa Holubka, to dlaczego on nie zagrał żadnej roli? Miał. Ja marzyłem, żeby Janusza Radziwiłła zagrał Gustaw Holubek. Wymyśliłem sobie, że to będzie mikrofon. Chory, mądry pająk, który tą pajęczyną tak plata tego Kmicica, wiesz, jak robiła w ciebie. Doszło do próbnych zdjęć. Zrobiliśmy mu charakteryzację, nie radziwiłłowską, ale z tamtego okresu sapiechy. Długie włosy, które przykryły mu te uszy. Na koturny go podniosłem. Tak wzorowałem się na Iwanie Groźnym Eisensteina. W czarnej szacie. Na kosturze, podniesiony wzrostem, żeby dominował nad Danielem. Słuchajcie, było to coś
niesamowitego. I chciałem, żeby zagrał przy okazji drugą rolę. Jana Kazimierza. On się obejrzał, zobaczył materiały. Ja mogę zagrać Potopie, ale tylko Bogusława. Gustaw, a co będzie z koniem? No, na koniu pojedzie kaskader. No, a co będzie z szermierką? No, szermierka też zrobi kaskader. Słuchaj, powiem. Czy ty wiesz, kto to był Moisi? On mówi, no oczywiście. A Moisi był to aktor moich rodziców. Wielki aktor teatralny Wiednia. Ja mówię, oni do końca życia wspominali to nazwisko, a dla mnie to było nic, bo ja go nigdy nie widziałem. A ty dwoma rolami zostaniesz w historii kina. Zagraj to. Będziesz, to jest ewenement, dwie poważne role w jednym filmie. No, ja mogę zagrać tylko Bogusława. Rozstaliśmy się. I dopiero po latach ja zrozumiałem, dlaczego tak się stało. I muszę wam powiedzieć, wzruszające. Gdybym miał kapelusz, to bym go zdjął i powiedział i nisko mu się pokłonił. On był zakochany w Magdzie Zawadzkiej i nie mógł zagrać starego, umierającego Radziwiłła, a musiał zagrać koguta pięknego, młodego. Czy to nie piękne? Piękne. Aktor, który rezygnuje dla miłości z takiej okazji i takich ról. Jako mężczyzna pokłoniłem mu się nisko. Dziękuję. Ale słuchajcie, musimy jeszcze wspomnieć dwa słowa o Małgorzacie Braunek. Bo tak jak burzę, mówisz, wywołała propozycja, żeby Daniel Olbryski zagrał Kmicica, to ja z kolei pamiętam, że było poszukiwanie Oleńki, prawda? Było poszukiwanie Oleńki, która z aktorek może ją zagrać. I twoja decyzja, że będzie to Małgorzata Braunek, też była odebrana z dużą dyskusją. To była decyzja kontrowersyjna. Pamiętasz, jak to było? Oczywiście pamiętam. Myśmy trafili na taki okres, kiedy, jak to powiedzieć, nastąpiło wśród aktorek, jak gdyby nastąpiła pewna luka wiekowa. Część z nich, tak jak na przykład Anka Dymna, były to jeszcze podlotki, które... Jeszcze nie było na świecie wtedy. Prawie. Tak. No, natomiast inne, takie jak na przykład Beata Tyszkiewicz już... Była dojrzałą. Mogła zagrać kobietą. Raczej ciotkę blisko Kulwiecówna, ale piękną ciotkę, tak. Piękną ciotkę, tak. Ale nie, Oleńka. W związku z tym była propozycja Brylskiej. No Brylska, z różnych powodów ja nie chciałem, żeby ona w tym filmie zagrała. Też nauczka. Nie wolno się nigdy kierować żadnymi animozjami, ani oficjalnie, ani, że tak powiem. Tego trzeba po prostu rozróżnić sprawy osobiste od spraw zawodowych i mieć tak zwane zimne oczko. Ja go nigdy nie miałem. Zawsze miałem, wiesz tak, albo jak kochałem, to kochałem, a jak nie lubiłem, to nie lubiłem. Jak albo w mordę, albo... No i dlatego takie filmy robiłeś dobre. Albo prawda. No, jakby nie było, postawiliśmy na młodą dziewczynę, którą jeszcze ze szkoły teatralnej i co się okazało?
Próby i ta dziewczyna nie może zagrać pani. Ona ciągle jest szarą myszką. Okazało się, że ona pochodziła z jakiegoś bardzo biednego, a nawet, jakby co powiedzieć, domu nieco, wiesz, nie wiem, czy alkoholowego, czy coś. W każdym razie był to kompleks. Ona miała potworny kompleks niższości. Jak ktoś ma kompleks niższości, no to wiesz, można go leczyć. Ale na to potrzebna jest medycyna. A ja tego nie mogę robić na planie filmowym. Musieliśmy zrezygnować. My już oblegamy Jasną Górę, a my ciągle nie mamy Oleńki. I przyjechała na plan Małgosia, piękna jak obrazek. Ona była wtedy chyba w siódmym czy w ósmym miesiącu ciąży. Z Ksawerym, tak. Prawda? I powiedzieliśmy sobie, kręcimy wszystko, co jest. Do lęki czekamy na jej. Por czekamy, aż ona dojdzie do siebie. Ale ja ci wtedy, Jurku, powiedziałem, słuchaj, z pięknych dziewcząt w tym wieku ta jest najzdolniejsza, a ze zdolnych najpiękniejsza. Bo ja próbowałem z wszystkimi. Tak jest. Tak. Ale co się stało? Jej ówczesny małżonek po porodzie kazał jej schudnąć mocno. Andrzej Żułaski. No nie byli małżeństwem, ale byli parą. Ona przyjechała do nas jak cień własnego siebie, wiesz. Trzeba było zmieniać kostium, trzeba było, wiesz, wszystko tego. Mało tego, złapał się za głowę operator, czyli Jurek Bójcik, jak ją fotografować, bo ona... No ale stopniowo... W miarę gry ona też dochodziła, wiesz. Ale wiesz, że po latach ona, jej rola ciągle rośnie w boju. Oczywiście, dlatego, że zobaczą zmienia państwo się też ideał piękności. Otóż to. I ona, która wtedy wydawała się zbyt współczesną, dzisiaj jest całkowicie na miejscu. To właśnie jest to, o czym mówiłam. Te kontrowersje i to zaskoczenie było tym spowodowane, że tu nagle zobaczyliśmy bohaterkę, kobietę, która nie byliśmy do takich przyzwyczajeni, do takiego sposobu ekspresji, do takiej urody. A okazało się to, co Danielu powiedziałeś. Zagrała kilka filmów, tak. Filmów współczesnych. Ale to, co powiedziałeś, że rośnie z czasem. Tak jak cały ten film jak ona mówi, wciąż... Jędruś, ran twoich nie godnam całować. No to po dzień dzisiejszy. No zobaczycie. No tych cytatów moglibyśmy mnożyć tutaj, które przeszły do codziennego życia. Ale ten film się nie zestarzał. 50 lat od premiery. Oczywiście jest ta wersja, tak jak powiedziałeś, z myślą o współczesnym widzu. Ten film się naprawdę nie zestarzał i to jest wielka twoja tajemnica i tajemnica aktorów, którzy stworzyli to dzieło, za co wam bardzo, bardzo... Tak jak wszystkie filmy Jurka, tak. Prawda? Ja, trudno mi mówić obiektywnie o trylogii, ale ja znowu parę dni temu po raz kolejny obejrzałem Znachora w reżyserii Jurka. Oglądałem z zapartym tchem, a na końcu po raz dziesiąty chyba płakałem okrągłymi łzami. Jutro będziemy płakać. Piotr Franceschi mówi, to jest profesor Wilczur. Już mi się głos łamie. I tak potem obejrzałem Lalkę Hasa, wielki reżyser, jedna z największych powieści w historii polskiej literatury. Pozostawiła mnie obojętnym. Jurku, gdybyś ty był, nakręcił Lalkę, byśmy się wzruszali i płakali i przejmowali. Twoje filmy
po prostu się nie starzeją, żaden, z trędowatą włącznie, prawda? Tak, absolutnie. Słuchaj, większość z widzów nie widziała filmu, czyli te oklaski będziemy traktowali jako kredyt, no kredyt, no kredyt trzeba spłacać, nie? Tak jest, czyli trzeba puścić film. Zostawmy ich z ekranem. Tak jest. Bo przecież przyszli oglądać film, a nie słuchać wynurzenia dwóch starszych, jednego pana, który stopniowo też zaczyna być już w drugiej świeżości. Ja tutaj siedzę, was słucham tak cały czas, jak sobie pięknie mówicie. Ja mam, nie mam, dochodzi do mnie świadomość, że ja kompletnie nie mam świadomości, o czym wy mówicie. Bo sobie później przychodzę, montuję po prostu, patrzę na to wszystko, co wyście zrobili. Mało tego, jeszcze do tego nie mam materiału, z którego mógłbym to zmontować, tylko dostałem od losu wyłącznie film, który muszę skrócić. Mam nadzieję, że tego nie zepsuliśmy. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Jerzy Hoffman, Daniel Olbryski, Marcin Bastkowski. Wielkie, wielkie brawa.